Szanowni Państwo, po raz kolejny się spotykamy. Po raz kolejny jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest 29 już finał. Delikatny mroźnik, suche jezdnie. Pogoda namawia nawet do wyjścia na spacer, bo to żeby spotkać naszych wolontariuszy. Wolontariuszy, którzy chodzą dzisiaj po ulicach miasta Białopodlaska i powiatu bielskiego, żeby rzucić ten swój dar. Ja te finały traktuję jako święto dobroci. To jest tak jak święto. A więc każdy z nas w sobie miłuje dobroć i każdy z nas w sobie chce, żeby był spokój i pokój na całym świecie, a zwłaszcza u nas w naszym mieście, powiecie. Oczywiście w tym roku rozliczamy się tutaj dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Białopodlaska i pana prezydenta Michała Litwiniuka. Na co dzień urząd żyje swoim normalnym urzędniczym tokiem, charakterem realizowanych usług, załatwianych spraw. I dziś zjawiskowym jest, że wypełnia go miłość, radość, uśmiechy, gromkie, żywiołowe reakcje, ale też skupienie, gdy zliczane są środki zgromadzone przez wolontariuszy. Weszliśmy przed chwilą z moją żoną Moniką i po prostu, słuchajcie, energia aż bije energia z tego miejsca i to pokazuje, jak ludzie się angażują bez względu na, tak naprawdę na to, jakie barwy polityczne, bo urząd to się kojarzy trochę z polityką, to nie ma żadnej polityki. Słuchajcie, otwarte serca i Biała Podlaska naprawdę ma te serca otwarte. Panie prezydencie, pan już po raz drugi z tym rowerem się będzie żegnał. I ja i kilkoro członków rodziny wykonaliśmy parę jazd testowych w ciągu roku, natomiast jest w idealnym stanie i wygląda jak nowy. Cieszę się, że Kufe Frajdy będzie miał także jego nowy nabywca. Wielkie, serdeczne dzięki dla cudownych, wspaniałych wolontariuszy, ale także dla fantastycznego sztabu, któremu nasz niezawodny, kochany doktor poseł Riad Hajdar przewodzi już od 20 kilku lat i razem już drugi rok w Urzędzie Miasta. On rzadko kiedy, jako na co dzień miejsce załatwiania spraw urzędowych, rozbrzmiewa taką radością, takimi emocjami, tyloma serdecznymi, otwartymi sercami. Jestem dumny, że to Biała Podlaska, że cudowny sztab i kochani wolontariusze. Okoliczności epidemiczne troszeczkę podcięły skrzydła, troszkę zredukowały te szeregi wolontariuszy, ale przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym roku to było ponad 500 wolontariuszy z Białej Podlaskiej na ulicach naszego miasta. Absolutny rekord pokazujący, jak wspaniali ludzie w Białej Podlaskiej mieszkają. Takie warunki. No, też się baliśmy troszeczkę, czy jakby w nowej sytuacji pandemii no, poradzimy, ale jest wszystko super, naprawdę, bo nasi wolontariusze rozumieją to, nasi sztabowcy świetnie w ogóle tutaj ogarniają, więc jakby no, to jest w ogóle... To jest jak w ulu, powiem. Tak, tak. Znaczy no, nie jest jak w ulu, tylko po prostu jest tyle osób, ile powinno być. Kiedyś było ciężko nosić tych wózek, bo to były drobniaki, a teraz przychodzi wózka leciutka, jak się otwiera, to same banknoty. I to jeśli świadczy o czymś, to świadczy o tym, że potrafimy się zachować w biedzie i potrafimy się być dla siebie dobrymi ludźmi. Przecież orkiestra gra dla wszystkich. Natalia. Cześć Natalko. Cześć. Twój rewir gdzie zbierałaś? W sumie wszędzie, gdzie się dało, ale najbardziej Plac Wolności czy Terebelska. No i jak ci odbierali ludzie? Dobrze. Było, nie było z pięć? Nie. Chętnie wrzucali do puszek? Oczywiście, tak. No i super, dużo uśmiechu po drodze? Oczywiście, tak, tak. Czyje to drobniaki? Kto je przyniósł? Moje. Cześć, jak masz na imię? Karolina. Karolino, gdzie zbierałaś? Właściwie wszędzie. Czyli gdzie? Całej Białej. Całej Białej. I jak, z jakim odzewem ludzi się spotykałaś? Było dużo uśmiechu? Cały czas. Bardzo dużo, jak się machało do samochodów. Aha, zatrzymywali się. No ja. I przez okno wrzucali. Też. Bardzo dobrze. To zamiast na myjnie, drodzy Państwo, no patrzcie, dzieci mieli brudne samochody, ale zadowolone uśmiechy dzieciaków jeszcze jest. Twoja puszka? Tak, moja. Imię? Zuzanna. Zuzanna. Tak. Zuśka, twoja puszka. A liczy? Liczy Kuba. Liczy Kuba.
Jak poszło dzisiaj? Dobrze. Było dużo uśmiechu? Tak. Nie zmarzłaś? Nie. Ludzie jak wrzucali, to co najczęściej mówili? Dziękuję na naklejki. Za naklejki? Tak, ciągle dziękowali za naklejki. No i super. Kuba liczy, nie przeszkadzajmy. Tak, liczymy na kilogramy. Później mnożymy to i wychodzą miliony. Mamy kolejne osoby. Cześć, jak masz na imię? Alicja Piech. Alicja, Alicjo, gdzie zbierałaś się dzisiaj z tą puszką, gdzieś chodziłaś? Byłam na Terebelskiej. Terebelska. Byłam tutaj na placu i w Radziwile. I słuchaj, jak się dzisiaj zbierało? Jak się spotykałaś z ludźmi, to czy byli uśmiechnięci, co mówili? Tak, uśmiechnięci byli, dużo osób chciało robić zdjęcia. Z tobą? Tak. Czy z puszką? Ze mną. No, brawo, super. Tak. A tutaj liczy nam, kto to nam liczy? Gabrysia. A no bo w tych maskach to wiecie dzisiaj. Gabrysiu, i teraz tak, słuchaj. Która to już twoja puszka dzisiaj? Moja puszka, ja dopiero przyszłam, a to jest już moja czwarta albo piąta. I jak to jest w tych puszkach? Co tam się znajduje najczęściej? Oj, dużo, naprawdę. Ja w swojej śwince skarbonce nigdy tyle nie miałam. Śwince skarbonce tyle nie miałaś. Nie. A w tym momencie twój rekord? Wiecie co, kochani, tutaj, to ja tutaj tylko to wpisuję, a tego nie podliczam. Aha. Ale jak było z samych dwudziestek było 20, a całej reszty było też dużo, to tylko tam ci za okienkiem mogą wiedzieć, bo my tego jeszcze nie podliczamy. Powiem wam tak, dziewczyny, tak was weźmiemy. Dobra robota. Dziękujemy, siema. Cześć, jak masz na imię? Natalia. Natalia. Natalko, co ty tutaj masz? Co to jest? Woreczek z pieniędzmi. A można trochę głośniej? Woreczek z pieniędzmi. Woreczek z pieniędzmi. Gdzieś ty go znalazła? Dostałam. Taka reklamówka fajna. Dostałaś? Tak. Czyli ktoś dał ten woreczek z pieniędzmi jednorazowo? Tak. I co powiedział, jak dawał? Masz dar na wośp. Jak? Co? Masz dar na wośp. A, dar na wośp. Tak. Niesamowite. Coś tu jest ze 3 kilo złota. A tak stuknijmy o ten, może się nie rozleci. Wow. Ale możemy zrobić też tak. Wow. Nie, żadna nie może się zgubić. Żadna nie może się zgubić. Wow. Gdzie zbierałaś? W Białej, w Międzyrzecu. W Międzyrzecu? Tak. Jak w Międzyrzecu właściwie ludzie do tego podchodzą? Też było dużo uśmiechu? Było bardzo mało wolontariuszy, a ja tam byłam przejazdem. Przejazdem, czyli w sumie zaliczony przejazd. Tak. Bardzo ładnie, dziękujemy. Liczymy teraz. Cześć. Witam. Cześć. Hej. Cześć. Cześć. Oj, cześć. Hej, hej. Co wy tu robicie? A pieniądze liczymy. A czyje są te pieniądze? Moje. Wośpu. Wośpu. Słuchajcie dziewczyny, to jest strasznie mozolna praca. Troszkę, ale bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna. Tak. Byłaś, widzę, na 5 takich urządzeniach. Tak. A dlaczego aż tak dużo? A to tutaj kolegę trzeba pytać, z kogo... Tak wyszło, że... Kogo żeś dzisiaj obrobił? A ludzi obrobiłem, dobrego serca oczywiście, którzy mi wrzucali takie grosze, więc mam nadzieję, że ładna suma się nazbiera z tego. No właśnie, gdzie zbierałeś? A zbierałem na Placu Wolności, byłem, ulicami przychodziłem się trochę tak po białej i no zbierało się. Jak ogólnie podejście ludzkie do tego wszystkiego? Z uśmiechem? Tak, z uśmiechem jest podejście. Nie było nikogo, kto by śnieżkami rzucał? Nie było. Nawet nie. Dla zabawy? Nawet dla zabawy. Zgadza się. Dobra, liczcie spokojnie. Siemanko. Ależ on się obchodzi z tą puszką, niesamowite. No, tak prawa trzeba. Już, słuchajcie. Tak jest. Która tu już puszka dzisiaj? Dzisiaj pierwsza, ale spora. Pierwsza? Tak, bo to jest moja, mojego syna. A. Także zobaczmy, co tutaj przyniósł. Dzisiaj mieliśmy się własnego. Tak jest. Wow, ale kubka. Może jak to na taty przystało? Zaczyna od banknotów. Gdzie syn zbierał? Zbieraliśmy po wszystkich znajomych. Znajomych? Z naszej akcji Facebooka. Brawo. Tak. Jak co roku, któryś rok z rzędu ogłaszamy się na Facebooku, że będziecie chodzić lotnymi wolontariuszami. Tak. To głównie osoby zgłaszają się do nas, zapraszają nas do siebie. I tak to wygląda. Dlaczego ja was nie znalazłem na Facebooku? A, nie wiem. Zaprosiłbym do siebie. Nie wiem.
Czekajcie, zobaczymy, czy macie bogatych znajomych. Znaczy na terminalu mam, byliśmy wolontariuszami także, którzy nosili terminal płatniczy. Z terminalem płatniczym tak. Również? Myślę, że na terminalu płatniczym mamy coś w okolicach 2000. Nie, no to jest normalnie show. To jest już znak czasów. Drogie pani, jak panią idzie tutaj to zbieranie? Po prostu, ale zbliżamy się ku końcowi. Ku końcowi. Ku końcowi, ku końcowi. No z tym to szybko nie skończycie. Dam radę. Sprytne rączki, poradzimy. Drodzy państwo, kolejna ekipa. Mam nawet z chustą wośpu, słuchajcie, zobaczcie. O. I dwie panie liczące. Już prawie koniec. Imiona? Urszula. Urszula. Imiona? Diana. Diana. Gdzie zbierałam? W Janowie i w Białej. Brawo. I jak podejście ludzi w Janowie? Bardzo dużo osób u nas było zbierających, więc tak... Ale wrzucali, więc spoko. Czyli większa ilość osób z puszkami niż tych, które wrzucały? No trochę tak, ale ja zostawiłam też u cioci w sklepie, więc jakoś poszło. Jakoś poszło. Pokażmy, jak poszło. To wszystko waży 29 finału, brawo. Zobaczcie, Kazimierza Wielkiego mamy chyba z dwóch Kazimierzy. Mieszka mamy, ile mamy Mieszków? No jest 10. Na setce jest kto, bo nie pamiętam? Jagiełło? Chyba tak. Tak, Jagiełło. A na 20 mamy? Władysław Chrobry. I mamy Władków, mamy... O, jest 5, to setka. No dziewczyny, brawo. Liczcie, nie przeszkadzamy. Mamy dwie panie zamknięte, moi drodzy, w kwarantannie. Proszę bardzo, pokażemy tą kwarantannę. Bu, 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 nie przejdziemy. Ale możemy się dostać do pani tędy. O, Cześć, jak macie na imię? Anka. Czy was dokarmiają tam? Tak, cały czas mamy ciasteczko. O, mają ciasteczko nawet, mamy słuchajcie. Coś się tutaj czepia. Dobra, my na razie kończymy. Drogie panie, jakie jest wasze zadanie tutaj? Tutaj spisujemy kwoty, dajemy do podpisania i piszemy ładne rozliczenia. Jaki mamy rekord w tym momencie? Ponad 2000. 2000 z puszki? Mhm. Brawo. A pan się chwalił, że na koncie ma jeszcze, znaczy bez skarbonce ma ponad 1000. Niesamowite. Także jest ładnie. Ja uciekam, bo ja chcę być zdrowy, słuchajcie. O, tędy wyjdziemy, o. Naprawdę, panie są tutaj za plexi. Cześć Jakubie. Ja jestem Dawid. Dawid, przepraszam. Dawidzie, jaka jest twoja praca tutaj dzisiaj? No taka praca jak mundurowych, pewnie nie warte przy drzwiach. Brawo! Czyli jesteś oddźwiernym. Tak. Otwierasz i zamykasz drzwi. Tak, dokładnie. Kuba. Krystian. A gdzie jest Kuba? Żadnego Kuby nie było. Nie było tej Kuby? Nie. To my tu spotykamy. Również z puszką chodziło dwóch panów Chilewiczów. Tak jest. Pan Wojciech, prezes ZGL-u i syn? Miłosz. Pan Miłosz. Pan następca prezesa ZGL-u. Zobaczymy, zadatki są. Słuchajcie, to jest wasza puszka. To jest puszka, która była puszką sztabową, która stała u nas w sklepie na osiedlu. Dziękujemy serdecznie, Mateusz Chryciuk. No, jak widać, trochę tego i białego, i żółtego, i papierków jest. Jest jak najbardziej, dzięki serdeczne. Czyli ktoś sobie odmówił kupienia bułeczki, a wrzucił do... Myślę, że i to trochę zostało. Nasze puszki stoją, czekają cierpliwie na przeliczenie. To wy macie dzisiaj 3 puszki ze sobą? Tak, są 3 puszki. Gdzie żeście chodzili jako z puszkami już sami? Gdzie żeście chodzili? Które ulice miasta? To znaczy, głównie to było tutaj troszeczkę centrum, ale też pod marketami, tak jak się dało. No w tym roku tam zdecydowanie trzeba było. Pan prezes, wygadamy. Dajmy się powiedzieć synowi. Jak odbierali was ludzie? No odbierali, niektórzy omijali, a niektórzy dawali. Raczej, ale było dużo uśmiechu? Było dużo uśmiechów, raczej ludzie pomagali, a nie omijali. Kto częściej daje? Osoby starsze czy młodsze? No raczej dzieci, takie w wieku 6-7 lat, ale starsi też dużo dają. A wśród kobiet to kobiety czy mężczyźni? No, tak ciężko stwierdzić. A bo maseczki mają na twarzy. Nie maseczki, to ciężko stwierdzić, dają ci.
Słuchajcie, śnieżkami nikt nie rzucał. Nie, nie. A wy widzieliście, panie prezesie, widziałeś, co dzisiaj się działo w Parku Radziwiłłowskim? Jaki były tłumy na wałach, ile było osób zjeżdżających na sankach? Tam trzeba było kogoś wysłać. Myślę, że tam nasi wolontariusze też dotarli, aczkolwiek dzisiaj troszeczkę utrudnione zadanie było, gdyż z synem za dużo spacerować nie mogliśmy, bo jest świeżo po skręceniu kostki. Dzisiaj tak naprawdę pierwszy dzień, który stanął na nogę i od razu prosto w akcję. A zaraz. A która to kostka ta? Lewa. Boli? Nie, już nie. A, to dobrze, mogę ścisnąć mocniej. Gratulujemy panowie. Dzięki serdecznie. Co tu się dzieje? Kolejki jak w Biedronce. Proszę bardzo. Jakie czyste skarpety. O, tu mamy małą. Cześć. Jaki uśmiech, fantastyczny. O, mamy nawet legitymację. Mata młoda na imię Klaudia. Ale podobna nawet na zdjęciu. Dobra. I nieźle zebrała. Ile zebrała? Zaraz będę. Czekaj. A, bo to na razie jest... O, w trakcie liczenia. Wow. Dobra. Mamy też panią. Jak się pracuje? Fantastycznie. Po godzinach, prawda? Po godzinach, ale jest super. Cieszy mnie to, że jest tyle osób przychodzi, dużo zbierają, także brawo my. Brawo my, dobra. Do następnego rekordu. Pokażmy też osobę, która tutaj stoi cierpliwie i czeka. I czeka na te 3 kilo mięsa. Jak mamy na imię? Jak? Wiktoria. Musisz się nachylić. Wiktoria. Jeszcze niżej. Wiktoria. Jeszcze trochę niżej, o. Wiktoria. O, super Wiktoria, super. O. Tu mamy nasze dwie perełki. I tu mamy trzecią perełkę. Gratuluję serdecznie. Jeszcze raz powtórzmy. Gratuluję, dziękujemy. A co byście takiego ciekawego wygrały? Zobacz. Cześć, z kim rozmawiam? Z Julią Zając. Julia i? I mama Julii Małgorzata. Pomachajcie do nas. Hej. Oj, super, bardzo ładnie. I tu mamy też osobę, która coś tam liczy. Jaki fantastyczny uśmiech. I tu mamy osobę, która czeka na coś. Cześć! Jak masz na imię? Amelia. Jak? Amelia. Amelia! Amelia, gdzie dzisiaj chodziłaś? Jak? Gdzie chodziłaś i gdzie zbierałaś? Pod Carrefourem. Pod Carrefourem? Tak. Czysty pod Carrefourem. Jakieś były może wyprzedaż była? Nie wiem, dużo ludzi. A, dużo ludzi. Czyli wyprzedaż. Dobra. O! Mamy piękny wynik. 1669,82. Pięknie. Kto tyle nazbierał? A właśnie, to ten. I teraz zobaczymy, gdzie to będzie szło. A teraz niesiemy to. Do... Uważajcie. Uwaga. Uwaga. Do dziewczyn. Kupę kasy wam niosę. Czyli do dziewczyn. A dziewczyny tutaj co robią? Jeszcze raz to przeliczacie? Nie, rozdzielamy na 20. A, rozdzielacie już to. Jakie fajne. Ile uśmiechu, ile zaangażowania. Pozdrawiamy rodziców. Pozdrawiamy. 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 Oczywiście, żeby naszym wolontariuszom liczącym nie było zbyt głodno, to mamy tutaj pączki. O, kolejna porcja. O Jezusie, ile? 1400. Nie no. Słuchajcie. Dokładnie tyle. Nazbierali, no my uchwała zbierali. Mamy kwotę tutaj. Brawo. Karina. I Ola, prawie jak koleżanka. Słuchajcie, co żeście dzisiaj robiły? Zbierałyśmy pieniądze. Zbierałyście pieniądze, a gdzie? Gdzie był wasz rewir? Pod Carrefourem. Pod Carrefourem. Dokładnie. Ale jakaś wyprzedaż jakaś była, czy coś? Bo dzisiaj tylko słyszę Carrefour i Kaufland. A kto najwięcej był najbardziej hojny? Kto jest? Starszy, młodszy? A tak pomiędzy, znaczy raz tu dawali. Tak. Bardzo mało ludzi dawało monety, więcej osób dawało papierkowe. A zdarzały się pieniądze zagraniczne? Zdarzały. Najczęściej jakie? Centy i euro. No to machamy. Brawo. Szymon. Maciek. Anetka. Angelika. Zobaczmy, ile Aneta ze swoją
trzutką chłopaków zebrała tutaj. Nie no, słuchajcie, sukces. 6 kg puszka ważyła. 6 kg? 600. To prawie jak dobrze donoszony dzieciak taki, jak to się nazywa, niemowlak. Za dużo. Aż za dużo, nie? Słuchajcie, gdzie żeście chodzili? Pod kościół, do dziadków, różnie. Pod Lewiatanem w Rakowiskach. Dokładnie. Pewnie jako jedyni? Tak, jako jedyni byliśmy. W Rakowiskach jako jedyni? Pod kościołem nie, ale pod sklepem jako jedyni. A słuchajcie, kto najczęściej daje? Osoby starsze czy dzieci? Starsze. Tak pomiędzy. Różnie, pomiędzy. Bardzo różnie. No. Bardzo różnie. Wam nie przeszkadzamy, liczcie spokojnie, gratulujemy. Dziękujemy. Jeśli chodzi o wagę puszki, myślę, że mieliście rekord. Mam nadzieję. Ja jeszcze takiej dużej nie widziałam dzisiaj. Imię? Emilka. Emilka. Emilko, co to w ogóle jest za strój? A, królowej. Skąd ty żeś w ogóle wylądowała tutaj w Białej Podlaskiej? Jestem z okolic Grójca. Jesteś zakonnicą? Nie. Bo nie usłyszałem. Jestem z okolic Grójca. A z okolic Grójca! Ojejku! I w ogóle jak wylądowałaś w Białej Podlaskiej? A jakoś tak wyszło. Szukasz męża. Czyli księcia. Bo skoro jest księżniczka, to szuka na pewno. A do liceum chodzisz? Tak. Czyli chcesz się przepisać do Białej do liceum? Tak, a chodzi do Białej. Mieszkam w Białej. Znaczy, brawo! Po raz pierwszy w wielkim finale? Nie, już czwarty. Czyli w Grójcu też zbierałaś? Nie, w Białej. A już tutaj mieszkacie? Tak, tak. No to mieszkacie od 20 lat w Białej, ona jeszcze o Grójcu myśli? Ona ma 16 lat. Ale to już 16. Ona już był jej wychowawcą. Gdzie zbierałaś? Wszędzie, gdzie popadnie w sumie. Czyli gdzie? Jakie ulice? Bądź place? Bądź rejon miasta? Tylko mówmy o Białej, dobra, nie Grójcu. Okolice Parku Radziwiłła. Jakieś takie boczne ulice. O, czekaj. Właśnie Park Radziwiłła. Ty widziałaś, co się dzisiaj działo na wałach? Tak, bardzo dużo dzieci. Było dużo uśmiechu? Tak. Kto częściej daje? Osoby starsze czy młodsze? Ciężko stwierdzić i myślę, że tak na pograniczu starszych i młodszych. Dobra, a słuchaj, ale ten twój strój naprawdę piękny. Gratuluję w ogóle pomysłu. Robił trochę furorę, co? No, robił. Ktoś chciał robić zdjęcia z tobą? No, chcieli tam. I pozwoliłaś? No, czemu nie? Za oczywiście dar do puszki. No. Tak. No właśnie. Mamo, gratulujemy. Córki, może takie wspólne ujęcie. O, super. Czyli jesteście z Grójca, mieszkacie w Białej? Tak, od paru dobrych lat. No i brawo. Liczycie? Liczymy. Dobrze. Liczycie? Tak. Cały czas? Tak. Ale cały? Na pewno. I co do grosza? Dokładnie. I cały czas? Mhm. Uwaga, 3, 4. Taram! Ruda z Osówki! Na pewno ją kojarzycie. Cześć, Ruda. To jest moja puszka. Tak, to jest moja puszka. Jestem strasznie ciekawa, co tam jest. Mam nadzieję, że coś będzie fajnie. Warto pomagać, każdy może, jak widać. Zresztą widać tutaj w sztabie, że dzieje się huczy, buczy. Oczywiście wszystko w ramach bezpieczeństwa. Mamy rękawiczki, zostaliśmy zdezynfekowani. I czekaj, wiesz co? Poczekaj, bo ty się rozgadałaś, a ja zawsze za to marzyłem. Marzyłem, żeby cię pociągnąć za te twoje rude włosy. O. A zdezynfekowałeś ręce? Nie, tak. Dobra, czekajcie, tutaj mamy specjalistów, coś niekoniecznie z tym. Ciężko idzie, ale o. Zobaczmy, co ta ruda poprzynosiła nam tutaj. A w ogóle gdzie zbierałaś? Powiem ci, że zbierałam dzisiaj u siebie na podwórku tylko i wyłącznie, bo miałam ograniczone możliwości, bo tutaj na biegówki trochę klientów przyszło i wiadomo, musiałam odpowiedzieć, a przy okazji obsługi klientów. Ale zobaczcie, jaka ta Osówka jest bogata. Ostatnie zaskórniaki z emerytury i renty. Proszę bardzo, zaczynamy liczenie. Dobra, liczymy. Co myślisz o akcji? Wspieramy takie akcje jak najbardziej. Serducha do góry. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pomagać każdy może. Myślę, że zresztą patrzcie, tu jest taka masa fajnych, pozytywnych, zakręconych ludzi, że tylko... O, no właśnie. Także, w taki dzień nikt nie marznie. Taki nie jest, jest nam gorąco, to nic, chociaż troszeczkę trzeba nastać się tam na razie na dworze i namarzliśmy się też dzisiaj, ale to jest wszystko w szczytnym celu, więc myślę, że nawet warto zmarznąć trochę. Papa! Papa! No super. A proszę sprawdzić, że tam nic nie ma w środku jeszcze.
Na pewno nic nie ma? Nic nie ma. Nic nie ma, dobra, okej. Cześć, jak masz na imię? Gabrysia. Gabrysia. To twoja puszka? Tak, zgadza się. Ale już pusta. No już pusta. Gdzie chodziłaś dzisiaj? Oj, byłam wszędzie. Czyli gdzie? I na Placu Wolności, pod parkiem, pod sklepami, tak to dużo było. Dzisiaj w parku działy się cuda. Tak, zgadza się. Dużo uśmiechu. A na co wy tak tutaj czekacie? Aż policzą, ile zebraliśmy. A można trochę głośniej? Aż czekamy... Aż powiedzą, ile zebraliśmy. Czyli liczą w tym momencie. Z kim rozmawiam imię? Gabriel. Gabriel. Julka. I Julka. To wasze pieniądze zebrane. Jak myślicie, ile tego może być? Liczą, że jakoś 900 zł, 1000. A w których miejscach, w mieście czy może poza miastem zbieraliście? Nie, w mieście, na drodze. W mieście. I na mieście. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Jak mam na imię? Ola. Ola. Ola, pokaż, co tu masz tutaj ciekawego. Co to jest? Bilet wstępu. Bilet wstępu. Na co? Do sztabu. Tak. Z puszką. To nie dość, że przyniosłaś pieniądze w puszce, to jeszcze bilet wstępu jest wymagany? Dokładnie. Nie no, gdzie chodziłaś dzisiaj z tą puszką? A po całym mieście i tu i tam. I z jakim odbiorem ludzi się spotkałaś? Pozytywnym. Pozytywnym? Tak. Co najczęściej mówili? Cieszyliście, że nas widzieli, bo mało osób tam w takich miejscach chodziło. Czyli w sumie tak naprawdę dzisiaj, jak ktoś zobaczył wolontariusza, to utwierdził się w przekonaniu, że tak naprawdę nie wszystko zostało zamknięte i wyłączone z życia, bo 29 finał trwa. Dokładnie, zgadzam. No i tutaj trwa liczenie. Trwa liczenie. No wolne, ale trwa. Jak ta kobieta się jeszcze nie pomyliła, słuchajcie, jak ta kobieta liczy codziennie tyle samo pieniędzy, notabene ona swoją wypłatę dostaje właśnie w takich właśnie groszówkach, 10 groszówkach, to są miliony złotych. Dlatego się nie mylę, bo mam sprawę w tym też. A no dobrze, 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 dziękujemy. Normalnie 10 osób przy jednym stoliku. Są dwa zespoły. Są dwa zespoły. Dwa zespoły. No i piątki pieniędzy. Teraz jest walka. Kto więcej zebra? My ze sobą konkurujemy. Konkurujecie ze sobą, tak? Kto szybciej? Kto szybciej i kto więcej? Dokładnie. Czuję, że tutaj ta drużyna wygrywa. Bo mamy świetnego pomocnika. Co mają? Mają mniej. No mniej zebrali. No co wie, że mniej zebrali? Mamy świetnego pomocnika tutaj. Pomocnik? Lęka. Z niebieskimi włosami. To niebieski kolor, czy się mylę? Czy błękitny, granatowy, fioletowy? No proszę bardzo, 5 kobiet i 5 różnych nazw kolorów. To tylko panie potrafią. Gdzie żeście zbierali dzisiaj? Ja nie zbierałem, ja tylko liczę. A tylko liczy. A tu są wolontariusze. O! Cześć. Dzień dobry. Jak masz na imię? Adam. Adam i Ewa. Zosia. Jak? Zosia. A Zosia, czyli Ewa. Gdzie żeście zbierali? Wszystkie kościoły praktycznie w Białej. Ale w środku czy na zewnątrz? No, proboszcz mnie wygonił z jednego. Naprawdę? Wygonił czy nie wygonił? Wygonił z posesji, tak jakby z terenu kościoła. Dobra, nie wymieniamy tego księdza proboszcza, ale pozdrawiamy. Tak. Pozdrawiamy. Jeśli urodzi się mu dziecko, niech leczy się na sprzęcie Wośpu. No tak. No pewnie. Jaki był odzew ludzi? Raczej dobry. Nie było jakoś dużo niemiłych komentarzy, niewiele ich było. No ale się zdarzały. No ale niewiele. Jakiś pesymista. Adam, co jest? To dobrze, że chociaż miałeś przy sobie Ewę. Przy sobie Ewę, bo normalnie. Słuchajcie, a czy puszki ciężkie? No teraz to już opróżnione, więc nie, ale były. Ale czyja była cięższa? Na Adama na pewno. Same groszówki zbierałeś? Nie tylko. No tu jest ta pierwsza kubka. Ona? Nie. Czego życzymy wszystkim dzisiaj? No, ciepła, wiosny, słońca? No tak. Uśmiechu, zdrowia? I miłego dnia przede wszystkim, a właściwie wieczora. Dzięki. Tutaj też trwa liczenie. Nastąpiło stoliczku, nakryj się. Cześć, z kim rozmawiam, imiona? Agatka, Mariusz, Kasia. Agatka, Mariusz i Kasia. I to jest sukces waszej dzisiejszej zbiórki. To jest sukces naszej dzisiejszej zbiórki. Zbieraliśmy na wsi, nie w Białej, więc tym bardziej się cieszymy, że tym większy sukces, bo mało tam osób generalnie było. No ale teraz rolnicy dopłaty dostają. Nie, no oczywiście, że tak. Ale z domów nie wychodzą. Z domów nie wychodzą?
Rolnik przez zimę siedzi w domu. No tak, to też prawda. Agata, tak? Jak dzisiaj było? Fajnie, my już trzeci raz. Już trzeci raz? Tak, trzeci raz. Czekaj, ty jak tam siedzisz po tej stronie, to masz tu masz dwójki. Było dużo uśmiechu? Tak. Dobra, zbieramy. Tak, piesek z nami. Jeszcze raz? Piesek z nami był. Piesek był? Piesek był. No mamy ekipę super psa. Brawo. Strażacy nam zbierają też. Skąd wy żeście to wytrzasnęli? Ano swoich. Nie, no darczyń, nie mogę. Darczyńcu. Ale tam jeszcze zobacz, Mari. No i tam. A nawet woreczkę wam dawali? Tak. Imiona? Remigiusz. Kornel. Kornel. Rafał. Julka. Julka. I do prokuratury. I do prokuratury. A za co? To fałszywe? Tak. Księża wydrukowany na drukarce 3D. Nie, no naprawdę? Ale dobrze jesteście. Słuchajcie, z jakim dzisiaj odzewem spotykaliście się? Ludzie na ogół zadowoleni? Zadowoleni. Nie gonili? Nie gonili. Tym bardziej strażaków, no nie? No, by spróbowali tylko. Kto częściej daje? Młodsi czy starsi? To jednakowo. Jednakowo? Wszyscy jednakowo. Dobra, panowie, gratulujemy. Dziękujemy. Cześć. A co to za jakiś taki fajny strój? Jednorożce. A gdzieś ty go wytrzasnęła, skąd? W sklepie. W którym ciuchlandzie to było? Czekaj, pokażę. Nie, no nawet jednorożec. Nie, no super. Czy taki strój pomaga w zbiórce? Wszędzie. Nie, pod kościołem niekoniecznie. Pogonili nas dzisiaj pierwszy raz. No niech sama. Jula, Jula, czy taki strój pomaga w zbiórce? No tak. Tak? Chyba tak. A można trochę 3 decybele głośniej? Chyba tak. Tak. Patrz, jakie tu jest fajne echo. Tak! Ciężka puszka? Nie. Pokaż. Coś tu jest. Julka, uśmiech wielki, ogromny uśmiech. Ale uśmiechaj się. No uśmiechaj się, no. Gdzie żeście chodzili? Głównie pod kościołami i na placu. I na placu. Ludzie są chętni uczestniczyć w takiej sytuacji. Tak, no może niekoniecznie pod kościołami, ale raczej tak. No pod kościołami to rzeczywiście. Nie, no to... na Woli to nas dzisiaj bardzo nieładnie potraktowało. Na Woli byli dzisiaj Piłsudczycy. Cudownie. Już to dzisiaj wspominaliśmy, że na co dzień urząd żyje swoim normalnym urzędniczym tokiem, charakterem realizowanych usług, załatwianych spraw. I dziś zjawiskowym jest, że wypełnia go miłość, radość, uśmiechy, gromkie, żywiołowe reakcje, ale też skupienie, gdy zliczane są środki zgromadzone przez wolontariuszy w puszkach i znowu te eksplozje radości, zadowolenia, zdumienia nad hojnością, życzliwością darczyńców, gdy następuje to finalne podliczenie, ile do puszki udało się zebrać. Piękna, cudowna atmosfera. Mąż na razie nie słucha. Czy pani żona męża wie, że można wylicytować romantyczną kolację z doktorem Riadem Hajdarem? Tak, wiem. I czy mąż dał na tą licytację? Nie, ale już zobligowałam tutaj do pozyskania środków od męża. Jak ja mogę dać, jak u mnie pieniądze i kasę trzyma żona? Tak, wiem. Pogodziłem się z tym, jak wylicytuję. Czyli to smacznej kolacji życzyłem. Dziękuję. Wszystkich. Ale porozmawiajmy na razie tutaj. O, pan doktor, tak. Cześć. Kaśka. Łucja. Jak? Łucja. Panie Łucjo, można 2 decybele głośniej? Łucja. Łucja. Co macie tutaj? Pieniądze. Ciężką skarbonkę. Gdzie żeście zbierali? No po całym mieście. Po całym mieście? Tak. Panie doktorze, zadowolony? Widać w oczach, aż sami się śmieją. No i machamy. Bardzo stoicie w kolejce. Imiona? Julia. Agata. Agata i Julia. A gdzie żeście zbierały? Wszędzie. Czyli gdzie? W różnych miejscach, tam czyli, gdzie byli ludzie. Tam gdzie byli ludzie? Tak. Czyli gdzie? W parku. W parku byli ludzie. Gdzie jeszcze? Na ulicach. Byli ludzie? Tak. Gdzie jeszcze? Pod Biedronkami? Tak. Carrefourami? Tak. Oczywiście. Kauflandami? Tak. I jak tam sukcesy? A możemy tak... Nie, no brawo. A możecie coś zagrać? Dobrze. Imię? Maja Mikłaszewicz. Poczekaj, Maja, bo tutaj coś idzie.
Mamy stół na licytację. Niesamowite. Biurko pana prezydenta na licytację. Biurko samego pana prezydenta i będzie licytowane w tym momencie. Niesamowite. Panie prezydencie, pana biurko licytowane będzie. Panie prezydencie. Niesamowite. A, Marek tak. Cześć, imię? Maja. Maja i? Filip. I Filip. Dwie puszki. Jak myślicie, komu lepiej poszło? Mi. A skąd taka pewna, że mi? Cięższa. Bo dla mnie więcej, dla mnie ludzie dawali więcej. Tobie więcej wrzucali. A może Filip się nie uśmiechał? Filip, pokaż jak się uśmiechasz. No uśmiechał się. Gdzie żeście zbierali? W schronisku. Gdzie? W schronisku. A, w schronisku? Tak. Gdzie w schronisku? W azylu. A w azylu? Cały tak, dzień? Jesteśmy... Nie, cały dzień. Na początku, później pod Lidlem zbieramy. Lidl, po raz pierwszy mi się dzisiaj pojawia słowo Lidl. Pozdrawiamy pracowników Lidla. Postukajcie tymi puszkami trochę. Nie no. I jedziemy dalej. Cześć. Siemano. Ej. Ej, imiona? Kamil. Ola. Kamil i Ola. Macie puszki? Mamy. Macie. Gdzie żeście zbierali dzisiaj? A gdzie... Dobra. A gdzie nas nie było? Ja będę... Mówcie, nie, ja będę chodził. Gdzie nas nie było? Wszędzie byliśmy. Pod Kauflandem, w Carrefourze, w Biedronkach. Nie, no znowu. Kurczę, no słuchaj. Czy ludzie byli ogólnie zadowoleni? Tak, byli bardzo szczęśliwi. Nikt was nie gonił? Nie, w życiu. Nikt. Bo mieli wtedy z nami do czynienia. Kto częściej daje? Młodsi czy starsi? Wydaje mi się, że tak samo. Wszyscy dają tak samo. Czyli wszyscy mają świadomość tego, że pomagają? Tak. Nikogo nie musieliśmy przekonywać. No właśnie, przytulcie mi się troszeczkę do siebie. O, super. I trzęsiemy tymi puszkami. Pamiętam, że na 16.30 to było 39 tysięcy kilkaset złotych. Mhm. Mamy godzinę, przypomnijcie? Na którą godzinę? Czas bardzo szybko. Na 18.30. Na 18.30 ile pan prezydent obstawia, że jest u nas na wiarski? 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy. No to w takim razie... Poczekaj. Zobaczymy, jak on zrobi minę, pan prezydent. Pokazuj. Jeżeli miałaby mi opaść żuchwa, to nie zauważycie, bo maseczka szczelnie przykrywa. A teraz pani Agnieszka odsłania do karty. Panie prezydencie, ale spójrz do nas tutaj. I uwaga. Zobaczymy po oczach. Tak, zobaczymy po oczach. Czy te oczy mogą kłamać? Poczekaj. Brawo. Proszę 73 tysiące. 73 tysiące 265 zł. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. Dobra. Brawo, gorące serca mieszkańców Białej Podlaskiej. Panie prezydencie, nie przeszkadzamy, licz spokojnie. Tak jest. Kto przyniósł tą puszkę? Milena Muchtacz. Pani Mileno, gdzie pani te puszki zbierała, dzisiaj chodziła? Wszędzie. Ale gdzie wszędzie? Jakie ulice to były? Tylko błagam, nie Carrefour, Kaufland i... Nie. Orzechowa, Plac Wolności, Brzeska, Deszczynowa. Czy było dużo uśmiechu podczas zbierania tych pieniążków? Tak. Nikt nie ganiał? Co najwyżej ganiał za panią, żeby wrzucić pieniążkę? Tak. Tak? Tak, no. Nie zmarzła pani? Zmarzłam. Troszeczkę. No. Ale jaki zaszczyt panią spotkał, że pan prezydent osobiście liczy pieniążki. To ja jestem zaszczycony. Zbudowany jakością serduch mieszkańców Białej Podlaskiej, zwłaszcza tych w tym imponującym młodym wieku. Ile satysfakcji towarzyszy, gdy widzimy, jak dużo pieniążków zbieramy. Przed chwilą sala naszego Urzędu Miasta rozbrzmiewała gromkim echem i głosem, krzykiem radości, bo podawaliśmy kolejne kwoty, które w Białej Podlaskiej już dzisiaj WOŚP zebrał. Agnieszko, zebraliśmy do 19.30. Uuu!